jest w głębokim interesie i demokracji i wszystkich partii politycznych, żeby to ukrócić i żeby wprowadzić, nie wiem, jeżeli to obecne prawo nie wystarcza, to tak zmodyfikować prawo, że publikowanie podsłuchów musi być obłożone sankcją karną. Chyba, że stoi za tym jakiś głęboki interes publiczny. Tutaj wielokrotnie publikowano plotki po prostu, rozmowy. Były plotki, ale były też istotne rozmowy, na przykład ministra Sienkiewicza z prezesem Belką. Że jeśli za tym stoi głęboki interes publiczny, a tu publikowano wszystko, zwyczajnie. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, wracając do dymisji. No to jest typowa sytuacja, gdzie, o której się mówi i tak źle, i tak niedobrze. Jeżeli by tego nie zrobiła, znaczy lepiej oczywiście, żeby to zrobiła wcześniej, aczkolwiek podejrzewam, że pani premier wtedy, kiedy została szefową Platformy i premierem, no chyba jeszcze nie czuła się tak mocna, żeby dokonać tak daleko idących zmian, łącznie z marszałkiem Sejmu. Natomiast gdyby tego nie zrobiła z kolei, no to przeciwnicy, no PiS zwłaszcza, miałby bardzo ułatwione zadanie w kampanii wyborczej. No, filmiki, treści z tych podsłuchów byłyby codziennie przecież pokazywane i uderzałyby w osoby stojące na czele urzędów, na czele Sejmu, więc był to chyba ruch jednak konieczny z tego punktu widzenia, choć oczywiście nie w interpretacji bardzo wielu ludzi, no właśnie spóźniony. Na koniec chcę powiedzieć jeszcze, że no mimo wszystko my mamy pewien ogląd sytuacji, czy my mamy pewien pogląd, który wynika z naszych doświadczeń politycznych, pani redaktor z doświadczeń dziennikarskich. My na to patrzymy w kategoriach pewnej gry. Dobrze, niedobrze, za wcześnie, za późno i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, jeśli chodzi o ludzi, to inaczej do tego podchodzą. Tam był jakiś sondaż, chyba Millward Brown robiony na ten temat. 60% ludzi uznało, że było to dobre posunięcie, potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Więc wydaje mi się, że per saldo. Widzę minusy oczywiście tego, tych decyzji, ale per saldo to było słuszne.